Rozpoczyna się już drugi w tym miesiącu długi weekend. Niezależnie od warunków atmosferycznych, policjanci przygotowują się do zwiększonego ruchu na drogach. Kierowcy mogą spodziewać się większej liczby kontroli. Policjanci będą korzystać nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. Priorytetem będzie sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców. Karolina Komata. Autostrady, drogi wojewódzkie i krajowe, to tam policjanci spodziewają się dużego natężenia ruchu i tam też będą wzmożone kontrole. Wszystko po to, by zadbać o bezpieczeństwo. Żeby to bezpieczeństwo stało na jak najwyższym poziomie, na pewno eliminować będziemy tych, którzy pozwolili sobie na kierowanie pojazdem w stanie trzeźwości, jak również wszystkich tych, którzy zakłócać będą bezpieczeństwo, a więc przekraczających prędkość, przeliczających swoje możliwości brawurową jazdą, nie ustępujących pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwie zachowujących się wobec pieszych. Podczas ubiegłorocznego weekendu Bożego Ciała na śląskich drogach zginęły dwie osoby i zatrzymano ponad 230 pijanych kierowców. To właśnie nietrzeźwi stanowią ogromny problem i zagrożenie na drogach. Do 27 maja policjanci zatrzymali ponad 4 tysiące osób pod wpływem alkoholu. Przeprowadzili 1 100 000 badań kierujących pojazdami. Doszło do prawie 300 zdarzeń z udziałem nietrzeźwych. Na warunki drogowe wpływa też pogoda, a ta będzie zmienna. Mieszkańcy regionu otrzymali dzisiaj alerty pogodowe. Cały czas będziemy mieli taką dynamiczną, deszczową, zmienną aurę. Opady deszczu od 15 do 35 mm i oczywiście również możliwe burze. Natomiast temperatura maksymalna będzie cały czas dość wysoka, od 23 do 25 stopni. Będą również chwile ze słońcem, ale głównie w godzinach porannych. Drogi to nie jedyne zagrożenie w czasie długich weekendów. Innym są kąpiele w różnych zbiornikach wodnych, również tych niestrzeżonych, bo choć sezon się jeszcze nie rozpoczął, to już utonęły 3 osoby. Pamiętajmy o tym, żeby wybierać kąpieliska wyłącznie strzeżone, żeby nie wchodzić do wody i nie wskakiwać do wody, jeżeli nie znamy struktury jej dna. Równie ważne jest to, by nie wchodzić do wody, znajdując się w stanie po użyciu i po spożyciu alkoholu. Nadto, mając dzieci, przede wszystkim małoletnie dzieci pod opieką, musimy bacznie je obserwować. Nie możemy spuszczać ich z oczu. Bo chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, niezależnie czy nad wodą, czy na drogach.